Hej wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku Alternatywki, drugim z tej serii. I dzisiaj znów kontynuujemy naszą przygodę z Raven, czyli ze zbuntowaną nastolatką, powiedzmy zbuntowaną, bardziej zagubioną niż zbuntowaną. Wydaje mi się, że ten bunt jest raczej taki spowodowany chyba tym niezrozumieniem przez świat niż takim typowym jakimś tam chęcią, taką chęcią przeciwstawiania się całemu światu. I dzisiaj Claire jest właśnie w pracy. Ona jest do 19, a Raven zamiast do szkoły, ona chciałaby iść na Magary. I ona nie pójdzie dzisiaj do szkoły, tylko wybierze się do Aurory. I tam u Aurory będą sobie coś robić, ale najpierw zanim w ogóle, to tutaj ciemno jest, jak nie powiem gdzie, nie obejrzyj. W ogóle to nie jest twój komputer. On powinien być zablokowany dla Raven. To jest komputer jej matki, a nie jej. Automatyczne wszystkie światła. Ciemno tu jest, jak nie wiem. Okej. Zmienimy jej strój. Niech będzie na taką sukienkę. Słaba higiena gardła. Ty chyba żartujesz. Umyj zęby. Kurde, ten slice of life mnie naprawdę. Więcej nie piję. Przez upicie się zrobiłam z siebie idiotkę. O matko. Widzę, że tutaj nieźle się dzieje z tym slice of life. No ale dobra, mamy trochę większego realizmu. Myślę, że ta higiena tutaj już trochę lepiej będzie. Te zęby umyte. I pójdzie... Pójdziemy razem do Aurory. Zobaczymy, co tam u niej słychać. My jeszcze chyba u Aurory w domu nie byliśmy, więc zobaczymy sobie, jak ona mieszka. Dotarliśmy do Aurory. Jezu, te błędy skryptu. Ciekawe, co tam jest. I Aurora mieszka z babcią głównie, ale też obecnie przebywa u nich tata Aurory, który zazwyczaj jest gdzieś w trasie, ponieważ jeździ na tirach. I też tak średnio się tą swoją córką jakby przejmuje, jeśli chodzi o jej edukację i tak dalej. On jest bardzo taki, można powiedzieć, wolnościowy. I Aurora nie chodzi do szkoły. Ona rzuciła szkołę, ona po prostu robi sobie, co tam jej się podoba i nie chodzi do tej szkoły za bardzo. No, a Raven w to mi graj, prawda? Więc tutaj sobie razem spędzają czas. Możesz też ją objąć. Ale chciałabym, żebyście usiadły sobie we dwie tutaj, ale bez nich, nie chcę ich. Tak, nie chcę, żeby oni tutaj przychodzili, dla nich te drzwi są zablokowane. I one będą spędzały czas na razie u Aurory, potem być może jeszcze gdzieś się wybiorą, ale jak na razie to jest tutaj. Claire wraca chyba o 19, więc do tego czasu mamy... w miarę wolną rękę, tak, żeby po prostu porobić sobie coś, żeby matka się nie dowiedziała. I chciałabym, żeby one sobie tutaj paliły papierosy. Okej, coś tu ma. Dobra. Możesz sobie tutaj zapalić fajurkę. No i ją też wysypało. Muszę wyrzucić chyba z tym trądzikiem z tego slice of life, bo mnie bardzo to denerwuje. I chciałabym, żeby ona razem z Aurorą trochę tutaj coś porobiły. Dodamy ją może do grupy. Będzie lepiej. I usiądźcie sobie gdzieś razem obok siebie. Okej, no wyraźny trądzik. No widzę, że ma. No, Aurora chyba też zauważyła, że coś jest nie tak. Okej. No i jako, że Raven niezbyt dobrze się czuje z tym, jak wygląda... Co tu się dzieje? Aha, no to oni tutaj dyskutują. No to narzeka Aurorze na to, jak ona wygląda, że wygląda okropnie, że miała tak piękną, gładką skórę i nagle ją po prostu wysypało nie wiadomo czego, nie zmieniła ani diety, ani nic i tu coś dziwnego, więc przydałyby się jej trochę pielęgnacji. No i Aurora poleciła jej, żeby zrobiła sobie zabieg. Zrobiła jej tutaj maseczkę. Łazi tutaj właśnie w bieliźnie. Usiądź sobie, może usiądźcie razem. W ogóle nie pokazałam wam pokoju Aurory. Ma nieduży, ale też bardzo charakterystyczny pokój w bardzo podobnym stylu do Raven. Czyli też dużo czerni, jakieś róże, fiolety.
i tak dalej. No, dużo mniejszy niż pokój Raven, ale no też myślę, wydaje, że całkiem stylowy. Chodź sobie usiądź tutaj, usiądź razem. Nie chciałabym, żeby oni tutaj przyłazili ciągle i widzieli ją w bieliźnie. Czy coś jej to pomogło? Ona czuje się atrakcyjnie, ale chyba jej to nic nie pomogło. Bo nadal widać, że coś jest z tą skórą nie tak. Jeszcze raz spróbujmy zrobić zabieg. O, już jest dobrze. Już jest dobrze, jak widać, cudowne środki Aurory pomogły. Nie chcę wiedzieć, co ona tam mi na tą twarz zaaplikowała, ale podziałało. No i Raven wygląda teraz całkiem fajnie. Jest spoko. Czy możemy jej to dać? O, chciałabym, żeby ona miała sobie tutaj fajurkę. I tymczasem, chociaż też jesteś głodna, byś sobie coś pewnie chętnie przekąsiła, nie? Ale nie jest tak, bo cię wyrzucą z domu. Babcia tutaj jest bardzo konserwatywna i myślę, że raczej może nie być zadowolona, chociaż nie, pozwoliła ci zajrzeć do lodówki. Jesteś koleżanką jej wnusi, więc. Wciąż. Tak, chcemy iść na grilla jak najbardziej, bierzemy wszystkich i idziemy na grilla do parku. No hej, zapraszają, to idziemy. Jesteśmy gdzieś w parku. Czy my jesteśmy w Selwadoradzie? Naprawdę wysłali nas do Selwadorady na grilla, że tutaj zaplanowali grilla. Ale dobrze, to jest akurat bardzo blisko tutaj tych wszystkich miejscowości, to jest wszystko połączone ze sobą, niech będzie. I zrobimy na przykład hot dogi z tofu, bo ja nie wiem, czy wszyscy tutaj są mięsożerni. Ale dobrze, słuchajcie, no jakie pszczoły, no ludzie, ludzie, co tu się dzieje? Dołączymy do grupy wszystkich. Wszyscy zostali zaatakowani. Ale już okej, Grace robi jedzenie. Wszyscy są tutaj już z nami. Tutaj w ogóle są jacyś dziwni ludzie. Idź sobie. Ty też sobie idź. Co to są za dziwne simy? Okej, mamy jakieś jedzenie. Zawołajmy na posiłek. Albo mogliśmy wziąć porcję razem. Może tak będzie lepiej. Ja już zdążyła zawołać. No dobra. To dobrze, jakby usiedli tutaj razem wszyscy. Czemu oni tam, ty tutaj? Ale okej, chciałabym, żeby oni wszyscy razem gdzieś tutaj usiedli sobie, w miarę obok siebie. Grace, gdzie ty leziesz? Okej, ona poszła tutaj. No dobra, niech jedzą w takim razie. Liam w ogóle ją zaprosił na to grillowanie, więc możemy z nim trochę porozmawiać. Może się poentuzjazmować posiłkiem, że to jest bardzo fajny pomysł, właśnie ten grill. Przyjazne, zabawne. Co tu się dzieje? Tu jest w ogóle gorąco i mi się wydaje, że my musielibyśmy jednak zmienić stroje na upalne. I tak samo reszta. Niech oni się poprzebierają. Proszę o pokazanie stroju i wszystkich tak po kolei, bo oni naprawdę będzie im bardzo gorąco. Dobra, niech wszyscy się poprzebierają. Ci w ogóle podobnie są ubrani do siebie. No i jeszcze Aurora. Aurora, jeszcze się proszę przebierz. Tak wygląda Raven w swoim stroju na gorącą pogodę. Ma lacze. I na pewno będzie gorąco. Na pewno jest gorąco, dlatego jest taka nieswoja. Ale widzę, że nie chce się przebrać, więc jej trochę pomogę. Proszę cię, przebierz. No właśnie, przebierz się, to zaraz ci będzie lepiej. No, Aurora wygląda pięknie, mi się, moim zdaniem, naprawdę. Jest bardzo ładna dziewczyna w ogóle i bez tego makijażu, takiego ostrego, naprawdę jest śliczna. W sumie wszystkie te dziewczyny są ładne, jakby nie patrzeć, nie? W sumie jest już też dosyć późno. I w sumie może nawet nie jeszcze do domu, tylko pójdziemy jeszcze gdzieś w któreś miejsce. Może nie na obstrukcję, do obstrukcji, ale gdzieś indziej. Może też jest taki fajny park w San Myshuno.
Zobaczymy, co tam się dzieje. Nie jest jeszcze aż tak późno. Myślałam, że jest później, dlatego wybrali się jeszcze na takie, do takiego belgijskiego miasteczka. Tutaj trochę spędzić czas, wiecie, poszwendać się i tak dalej. Bo nie zawsze muszą chodzić do obstrukcji. Oni tutaj różne rzeczy robią ze sobą. Sobie jeszcze śpiewa, czeka na klub swój, ponieważ rozpoczęliśmy spotkanie. Czy oni się tutaj wybierają? Gdzie oni są wszyscy? Halo? No nasza grupa powinna gdzieś tutaj być, bo rozpoczęliśmy spotkanie. Ich tutaj nie ma. Wszyscy sobie gdzieś poszli. Olali tę naszą biedną Raven i została tak naprawdę tutaj sama. W tym miasteczku. Czy jest tutaj coś, co są jakieś takie, o, jakby sklepiki, torg warzywny, jakby kwiaciarnia i tak dalej, czyli... takie jakby... Co to jest? Właśnie takie jakby miasteczko typowe, nawet znaki drogowe są. Wszystko jest, ale nie ma naszego towarzystwa. Dlaczego ono tutaj nie przychodzi? Są już w drodze, no to gdzie oni są? Że ich nie ma. Chyba jednak nikt nie chce przyjść na to spotkanie, dlatego zakończyła mnie i po prostu, no, ona chyba z tego stresu, że jest sama. Ale zobaczymy, może w takim razie będzie ktoś w obstrukcji, bo to też jest całkiem możliwe. Chyba że wszyscy utknęli po prostu w Salwadoradzie, no ale nie wiadomo, zobaczymy. Przylecieliśmy do obstrukcji i jak widać wszyscy tutaj są. A musiałam im trochę pomóc, bo chyba faktycznie zablokowali się gdzieś w tej Salwadoradzie. Ale najpierw trzeba iść siku. Tutaj widać, że już też niezłe party hard jest. Oczywiście ja nie będę co odcinek przychodzić do tej obstrukcji, bo to nie jest jakby jakiś taki główny punkt tej rozgrywki. Pamiętajmy, że to jest po prostu luźna rozgrywka, luźna z elementami fabularnymi i dzisiaj będzie właśnie decyzja do podjęcia. Dlatego mam nadzieję, że weźmiecie udział w tej, powiedzmy, ankiecie. Na samym końcu będzie oczywiście cutscenka z wprowadzeniem do tego wszystkiego, co tutaj się dzieje. I o, tutaj Liam przyszedł. Dobra, najpierw może zrób siku. No, bo już ci się bardzo chciało. I potem możecie trochę w sumie porozmawiać z Liamem. Bo to całkiem fajny chłopak jest i myślę, że warto mieć go... za dobrego kumpla. On może ci w pewnym momencie życia pomóc. W sumie tak, nie wiem, tak mówię, miała jakieś plany, ale nie mam akurat planów w tym zakresie. Ale może coś się samemu tutaj samo się urodzi między nimi, bądź nie. Możesz też go poznać trochę lepiej, bo dopiero to jest drugie wasze, można powiedzieć, spotkanie. Pierwsze było ostatnie. Ostatnio w odcinku, gdzie Aurora poznała Raven ze wszystkimi, w sensie zarówno z Liamem, jak i z Jasperem, musiałam sobie przypomnieć imiona, jeszcze ich do końca nie pamiętam. Claire wróciła z roboty, więc my też pewnie niedługo będziemy musieli się zbierać, bo mama nam tutaj ostatnio bardzo dużo napsuła krwi, jeśli chodzi o zrzędzenie i marudzenie. Możesz trajkotać o ulubionym zespole. Fanka, ale kogo fanka? Czyja to fanka? Kto jest tutaj gwiazdą? Okej, tu jest chyba jakaś gwiazda w tej obstrukcji. Co ona tutaj robi? Ma jakaś taka bardziej upadła gwiazda niż normalna. W sumie możesz zagrać w Sokponga. Zagraj w drużynie, może być Liam i przeciwko Jasper, o ciebie też widzę wysypało, Jasper i Grace. Aurora nie ma ochoty na granie. Okej, mam nadzieję, że tutaj się dostaniecie do tego i zagramy sobie właśnie w Sokponga, bo Birponga, jak to też inaczej jest. Chodźcie, zobaczymy, czy możemy. Okej, skończcie gadać, tylko chodźcie grać. Bo już się robi późno i matka będzie zła na nas. Chodźcie, gramy. Ojej, wszystkich ja tutaj widzę, że wysypuję. Nie, muszę usunąć chyba ten moduł ze Slice of Life, bo te pryszty mnie doprowadzą po prostu do szewskiej pasji.
Zbyt wielu graczy chciało zrezygnować, no to super. To w takim razie zagraj tylko, bo widać było, że Liam chciałby pograć, to zagrajcie przeciwko sobie. No wiecie, to naprawdę chyba zakumplujecie. Ale nie w ping-ponga. W sok-ponga mieliście grać. W sok-ponga, nie w ping-ponga. Sok-pong. Liam, okej, okay, próbujemy. A jaki pewny siebie był. Naprawdę jest w to dobry. Chyba już trenował od jakiegoś czasu. To to jest dorosła. Zobaczymy, kto wygra. No i znowu Raven wróci do domu trochę być może podchmiona. Chociaż mam nadzieję, że to jest być może właśnie zwykły sok, ale tutaj lata kamera. A chciałam tak na dół zjechać trochę. Ale dobra, będzie tak. I zobaczymy zaraz, kto wygra. Powinni zaraz kończyć. Pożegnaj. O, okej. Okay. Liam też się już zbiera do domu. Został ostatni kubek. No i Raven przegrała w sok ponga. 4 do 2. Ale bawiła się świetnie. Okej, okay, Liam się żegna, on sobie już idzie i my też idziemy do domu. I moi drodzy, wiem, że ten odcinek może był taki trochę krótszy, ale już... O, co się zacięłaś? Ale, moi drodzy, oglądajcie proszę do końca i podejmijcie decyzję, która, jak zawsze powtarzam, ma wpływ na dalszą rozgrywkę. Być może będzie od razu konsekwencja, być może będzie odroczona w czasie, bo to nie zawsze wszystko przynosi od razu jakiś skutek. Dlatego wybierzcie mądrze. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!